Witam bardzo serdecznie w grze 3D Fight na Amstrada z roku 1985. Jest to strzelanina trójwymiarowa, jak sama nazwa wskazuje, w końcu 3D Fight. Dobrze, spróbujmy zagrać. Tutaj mamy tabelę wyników. Dobrze, zaczynamy. A jak mnie śledzą? Dobra, tutaj muszę ostrożnie, bo widzę, że... Okej, jak na razie idzie nieźle. Oj. O, dobra. Udało się. Co tu? O kurczę, już prawie że się zetknąłem. A tam u góry jest radar. Radar pokazuje tych, którzy atakują mnie z tyłu. Z przodu też pokazał. No właśnie, pokazał z przodu, jak się ginie. Dobra, udało się uciec. No tak, wlazłem w jakieś zielone coś. Co to jest? Zaraz muszę to odkryć. No nie. Trudno wyczaić, kiedy oni już będą maksymalnie do mnie zbliżeni. I właśnie tak się ginie czasami. No nie lubię. No nie, no to po prostu jest jakaś paranoja, no. Partie terminę. Już zginąłem. Ale mogę się wpisać. Dobra. O, jestem na trzecim miejscu. Dobra, jeszcze raz. Teraz już się nie damy. Zmieniła się plansza. Znaczy otoczenie się zmieniło. No dobra, dobra, tutaj środkiem poszło. Nie wiem, co to jest to zielone na dole, może spróbowałby to rozwalić. Ale jeszcze trzeba to przeżyć. Dobra. O kurka, jeden gdzieś się przemknął. Przy takich, którzy atakują mnie bezpośrednio, to chyba lepiej jest się nie ruszać. To wtedy byłbym w stanie to załatwić. Te zielone dodają paliwo. No to dobrze o tym wiedzieć. Dobrze o tym wiedzieć, chociaż jakoś muszę tutaj... ten okręt... z tyłu będą atakować. Widzisz, łotrów. O kurczę, prawie walnąłem w skrzynkę. O nie, tych to nie lubię. No wiedziałem, no to właśnie jest strasznie dokuczliwe. Dobra, chyba mniej więcej wiem, jakim uciekać, ale może nie do końca. Trzeba na wszystko uważać. No nie, to jest... Dość trudna ta gra jest. I taka troszeczkę, powiedziałbym, że nieco frustrująca. Właśnie. Bo nie wiadomo kiedy, co i jak. No i to jest jeszcze na następne. Że trochę inaczej się steruje, bo to działa w ten sposób, że jeśli daje do góry, to on idzie do dołu, jak daje do dołu, to on idzie do góry. To jest właśnie to, że... No nie. O, po prostu to te latające małe stateczniki to mnie po prostu do szału doprowadzają. Ani ich zbić, ani co. Nie wiadomo, jak to... Kiedy się człowiek z tym zderzy. Niektóre lecą... O, może tutaj tak się przemknę środkiem. Dobra, niektóre są nieruchome, niektóre są ruchome. Dobra, muszę paliwo jakieś wytłuc. Chyba od tyłu. Tak jest. To są obuzy, które od tyłu atakują. Ale już teraz dzięki radarowi przetrwałem. No nie da się temu uciec, czy co? Jakaś katastrofa jest z tymi
Dobra. Udało się ich trochę rozwalić. O, ucieknę lepiej, bo... Co? Nie! Jakieś meteoryty jeszcze! Pewnie, co jeszcze wymyślił? Oj, tutaj chyba... Wiedziałem, że tak się stanie. O, i znowu te małe. Dobra, udało się temu uciec. No jak to się stało? Przecież go zastrzeliłem, no. Chyba, że jego odłamki mnie załatwiły. Nie wiem. Ale te już mnie rozkisiły. Ciekawa gierka, tylko że jest niesamowicie trudna i mało przewidywalna. Bo tak naprawdę nie wiem, jaka wielkość jest już kolizyjną wielkością. I dlatego no to nie jest takie proste, wbrew pozorom. Może być ciekawa ta gra. O właśnie. Może mieć wiele fajnych etapów. Tyle, że właśnie przelecieć chociaż jeden cały taki etap, no to jest nie lada problem. Trochę frustruję. O, teraz jakich pięknie złapałem. Haha, obuzy jedne. Nie. O, dobra. Te to akurat tak latają, że środkiem można im uciec. Dobra, te są. No, ja też latam jak... Oj, dobra, udało się. Z tymi jeszcze sobie poradziłem. Tak, tutaj jest jeszcze... Uwaga, z tyłu będą atakować, więc... Dobra. Niech se polecą. O, tych to nie lubię. O, jak ja ich nie cierpię. Właśnie dlatego ich nie cierpię. No więc tak wygląda ta gierka. Trudna jak nie wiem co. Te meteoryty to są już zupełnie chwyt chyba poniżej pasa. No ale przecież tak tą grę skonstruowali. Może się uda czasem coś przejść, może nie. No nie mam takiej dobrej zręczności w tej grze. Skończyła się gra. Także myślę, że wystarczy tego. Więc do usłyszenia w kolejnych częściach.